Witam serdecznie, Paweł Surynowicz, Polski Karting. Przed nami kolejny odcinek Karting Cafe. Dziś wakacyjny odcinek Karting Cafe. I no cóż, z kim można porozmawiać nad pięknym polskim morzem i Zatoką Puczką? Moim gościem w kolejnym odcinku będzie Klara Kowalczyk, czyli taka nasza kartingowa surferka i windsurferka, doskonale wszystkim znana z występów na polskich torach w Dumbini Racing, ale również podopieczna Natalii Kowalskiej z teamu Kidix Kart Republic, z fabrycznego Kart Republic, którą mam nadzieję, Klarę, zobaczymy w tym sezonie w kategoriach międzynarodowych, zagranicznych wyścigach. Za chwileczkę rozmowa z Klarą Kowalczyk, ja tylko muszę poszukać sobie tutaj jakiegoś dogodnego miejsca gdzieś w przyczepie, żeby sobie zasiąść z komputerem i połączyć się z Klarą. Zapraszam na kolejny odcinek wakacyjnej Karting Cafe, a moim gościem jest Klara Kowalczyk. Zapraszam. Witam Cię, Klara, w wakacyjnym Karting Cafe. Również witam. Ale jesteś w pięknym miejscu. Jeszcze wczoraj widziałem Cię na Facebooku na torze w Bydgoszczy. Rzeczywiście byłam na torze na treningach przed zawodami. No i co, już jesteś nad morzem? No. No. Dobra, Klara, powiedz mi, bo ten sezon to jest Twój debiut w kategorii mini rok. No, tak. Dokładnie. Ponieważ rok temu miałam debiut w Babyku, a teraz mam debiut w Miniaku. No dobra, opowiedz nam, bo tak w ciągu dwóch sezonów już przeskok do dwóch kategorii. Powiedz, jak się zaczęła Twoja przygoda? Tata mnie wziął na Politechnikę, bo nie mogłam jeszcze zostać sama w domu, bo miałam 4 lata czy 5. Więc wziął mnie, bo musiał coś tam sprawdzić u kolegów. Mieli elektrycznego go-karta i ja powiedziałam, tata, chcę się przejechać, zobaczyć, jak to jest. I tata, ja byłam za mała, żeby sama nim jechać, więc tata ze mną wsiadł. I właśnie tak moja się zaczęła, bo powiedziałam tacie, ja chcę tak jeździć na co dzień. I potem tata, mama znalazła, że jej koleżanka robi deskorolkowy obóz z kartingiem ze szkółką. I ja powiedziałam, że chcę. Potem jeździłam w tej szkółce na co dzień. A następnie pani Natalia Kowalska znalazła mnie i powiedziała, że dobrze jeżdżę i wzięła mnie do swojego teamu. A teraz obecnie jeżdżę w Kart Republic we Włoszech, a w Polsce w Bambini. No właśnie, o ten Kart Republic chciałbym Cię zapytać, bo w grudniu dołączyłaś do Kart Republic. Jesteś cały czas pod opieką Natalii Kowalskiej, czyli tej swojej pierwszej trener, no ale to jest przeskok niesamowity po takim pierwszym ściganiu, sezonie wyścigowym w Polsce. Trafiasz do takiego wielkiego teamu, który, uwaga, zdobył Mistrzostwa Świata. No i jaka atmosfera? Normalna, bo jest podzielony na dwie części. Kidix i takie KRKR, ale tak jakby takie prawdziwe mała rama Kart Republic to jest ten Kidix, a dalej to teamy sobie po prostu biorą Kart Republic i na przykład niektórzy, jeden się nazywa Team Driver. Mhm, dokładnie. Tam jeszcze jest Zauber, tak? W którym Piotrek stoi, tak, niż Oli Pylka. No wiem. Zauber, ja przecież Zauber to właśnie mówiłam, że to jest ten większy team Kart Republic, który no zrobił sobie mały. Jaka jest atmosfera w takim dużym, wielkim teamie? Ja nie jestem pod namiotem tego dużego teamu, tylko pod namiotem tego małego, gdzie są tylko same mini 60. No dobra, ale jakie masz relacje ze swoimi kolegami? Dobre. Mam w teamie Hiszpankę, Australijczyka, mam jeszcze Rosjanina czy Ukraińca i nie wiem kogo, ale nie wiem, chyba tylko oni. Pytałem Cię w
jednym z wywiadów powiedziałeś, że taka kategoria, w której jeździ dużo zawodników, jest bezpieczniejsza. Dlaczego? Nie to, że jeździ dużo zawodników, tylko bardziej doświadczeni. Okej. No i na czym to polega? Na tym, że jak są niedoświadczeni, to mogą się w każdej chwili wywalić. A doświadczeni to jadą dobrze, nie wypychają, tylko jeżeli chcą wyprzedzić minimalnie. Ale normalnie to po prostu jadą bardziej bezpiecznie. Jest bezpieczniej na torze. No jasne, okej. Okay. A w tym sezonie zadebiutowałaś w mini, w kategorii mini. No i jaki to jest swój start kartingowy Mistrzostwo Polski i Wrak Kartola? W kartingowych mistrzostwach było dobrze, ale na roku trochę gorzej mi poszło. Czyli 11 i 14 miejsce w rundach. Nie. Nie? A kto? 11. Serio? 14? Nie wiem. Nie patrzę na takie rzeczy, bardziej się cieszę z tego, jak postępuję, jak na co dzień, czy lepiej jadę, czy nie. Okej, dobra. To teraz powiedz mi, bo jak śledzi się twój profil i na Instagramie, i na Facebooku, to widzimy mnóstwo twoich aktywności. Karting to jest tylko cząsteczka tego, z czym się zajmujesz, prawda? Tak. Teraz jestem na Helu, gdzie moim sportem, który uprawiam, jest surfing, windsurfing i chciałabym uprawiać kitesurfing, ale niestety nie da się, bo za mało waży. A jeżeli tylko znajdę dobrego trenera, pewnie kiedyś niedługo się to uda, ale to bym nie wziął. Czyli dużo związków z wodą, bo ty też uprawiasz skoki do wody z tego, co pamiętam. No, tak. Skoki do wody też są takie bardziej na co dzień, ale w wakacje akurat też nie mam tak samo jak... Akurat skoki do wody dobrze się mieszają z kartingiem, bo skoki do wody są w zimę i jesień, a karting jest bardziej w wiosnę i w tym, w Polsce. Ale we Włoszech to też jeździ się w zimę, ale trochę jednak mniej niż w wakacje. Okej. Okay. Oprócz tego, że jesteś wszechstronną zawodniczką, to jesteś też bardzo medialna, bo widzieliśmy cię w telewizji polskiej, w radiowej Trójce. Jesteś rozchwytywana. Jak sobie radzisz? Lubisz rozmawiać? Dzielić się? Lubię rozmawiać, ale jakoś mi to nie przeszkadza w codziennym życiu, bo głównie wywiady to zawsze trwają tam 30-12 minut, więc... Okay. Chyba, że jest jakiś dłuższy, wielki, ale nigdy jeszcze takiego nie miałam. Okej. Okay. A powiedz mi, już tak podsumowując, czym jest dla ciebie karting? Jednym z moich ulubionych sportów, moją pasją i moim marzeniem. No właśnie, jakie masz marzenia w związku z kartingiem? Z wyścigami samochodowymi? Dostać się do Formuły 1 jako jedna z pierwszych dziewczyn. Zostać potem w tym teamie, w którym jeździłam, bądź w najlepszym, który kiedyś będzie lekarzem takim sportowym, który zawsze może pierwszy pobiec, zanim ktoś dojedzie taki jakiś profesjonalny, albo zabiorą człowieka do karetki, głównym inżynierem i trenerem. Okej, okay, no to fajne marzenia. A powiedz, masz jakiś swój wzór wyścigowy? Sporo mam ich. Senna, Lauda, James Hunt, pani Natalia Kowalska. I wcześniej tego nie mówiłam w innych wywiadach, ale szczerze mówiąc to jednak trochę Suzy Wolff i Claire, bo one też się tak mieszają w tej Formule 1 i chciałam też być w tej Formule 1, więc... No dobra, a dlaczego powiedz? Dlaczego Senna i Lauda? Lauda, bo przetrwał taki wypadek ciężki i był dobrym kierowcą. Nie szalał jakoś bardzo, nie był nigdy prawie upity, no może nie wiem całej historii o jego życiu, ale z filmu Wyścig, raczej nie, nigdy nie pił za dużo i Senna był podobnym zawodnikiem, tylko że Senna
zapamiętał mi w pamięci jego słowo. Jeżeli nie wykorzystujesz luki każdej na torze, to nie jesteś prawdziwym wyścigowcem. A ty starasz się wykorzystywać. Tak. Okej. Okay. Powiedz mi, Klara, jaka jest twoja rada dla twoich rówieśników, dla takich kierowców młodych jak ty? Taka rada, którą chciałabyś dać tym, którzy chcą zacząć kartingową przygodę? Nie wiem, czy na pewno jeździć na hali, bo hala prowadzę cię w ZWE na Wiki. Lepiej gdzieś pójść na jakiś tor otwarty, nawet do Suwałek, bo tam jest taki ten tor właśnie taki bardziej skromny. Albo gdzieś na jakiś tor w taki, na którym mamy zawody, albo wybrać się na jakiś trening i zobaczyć, jakie są treningi. I na pewno słuchać się trenera, żeby dobrze jechać i podążać za swoimi marzeniami. Świetnie, super. Wiesz co, ale ja tak patrzę na to twoje tło, wspaniała pogoda i w ogóle piękne miejsce. Chciałbym być w takim miejscu, wiesz co? Zróbmy tak, że ja chyba dołączę do ciebie. No to cześć wam wszystkim. Cześć. Pozdrawiamy. Nawzajem. A pana też pozdrawiam serdecznie.